No, coś w tym jest, nie? Nie, dlaczego? Totalnie się nie spodziewałem, kurczę. To jest coś, co kiedyś robiła Kaja. No i co masz mi do powiedzenia o tej naszej koleżance? Julia Żugaj. To jest znana influencerka oraz tiktokerka. Czym się interesuje? Ile ma lat? Ja wiem, że ma 22 lata. No to, to już wiesz. Posiadająca szeroki wachlarz zainteresowań. Na pewno makijaż. Szeroki. Makijaż zawsze jest. Między innymi taniec, makijaż i moda. Okej. Okay. Ta ostatnia rzecz mnie zaskoczyła trochę. A makijaż się nie zaskoczył? Nie. Jak można się interesować makijażem? Co to znaczy w ogóle? No wiesz, można się interesować... produktami jakimiś, nie? Czy coś w tym stylu? Wiesz, możesz sobie myć twarz mydłem, ale możesz też chodzić do barbera. No tak, a czy zasadniczo rozumiem, bo wiem, że są kosmetyki bardzo różne i tam różne mety. Okej, ale jeszcze chciałem ci powiedzieć, że ona dzięki temu wszystkiego zdobyła dużą popularność w sieci i jest... Dzięki temu zainteresowaniu. Tak, tak jest napisane tutaj. I trzeba się szkolić może w modzie. I w makijażu? W tańcu może chodziło. A, to najgorsze. Taniec to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze z tych wszystkich rzeczy, tak? I członkini Team X2, jednego z najpopularniejszych projektów na YouTubie. No to Team X nam. To nie jest ta kopia ekipy? Jest. Ale Team X2 to już nie wiem, co to jest. To jest kolejna iteracja kopii ekipy. Tak? No, tak bym się spodziewał. I Julia nagrała utwór pod tytułem Miłostki, który 2 tygodnie temu pojawił się na YouTubie. I dlaczego my tego słuchamy? Bo jest znalezione. Bo jest znalezione. Zostało uchwycone, po prostu nam wpadło pod radar, w oko. W łapy. Kasetę znaleźliśmy starą. Dokładnie i... Tak, no. Słuchajcie, nie samym rapem człowiek żyje, to jest dobry tytuł. Dokładnie. Też. Miała być Sylwia Grzeszczak, a więc mogło być lepiej albo gorzej. Najgorsze jest to, że on nie żartuje. Miała być Sylwia Grzeszczak, jest Julia Żugaj. A co jeśli Sylwia Grzeszczak to był lepszy wybór z tych dwóch? Nawet nie wiadomo. Wiemy. Myślisz, że to jest rap? Nie, dlaczego? No w sensie ta, Julia no nie, Żugaj. Mam nadzieję, że nie. No dobrze. To by chyba nie pasowało do Julii, chociaż z drugiej strony. Skąd jeszcze pasuje do Julii? No bo jest... jest tańcerką i jest utwór Miłostki. Ja tak myślę, by the way. To może być rap. I tak, ale zobaczmy. Julia Żugaj w utworze... Rap. Miłostki. To dla was. Sobie szampan, piękni młodzi uciekli. Okej. Coraz szybciej to prywatna autostrada. Łapie mnie, łapie mnie, łapie mnie. Łap mnie czule biodra, taka ta melodia wciąż tam gra. Widzę w oczach, jaki masz dziś plan. Oj tam rap od razu. Beyoncé też tak robiła i to nie jest raperka przecież. No ale to jest bardziej rap niż piosenka o miłości w stylu Sylwii Grzeszczak, nie? A Beyoncé słuchałeś? No trochę słuchałem. Podobne? Co, nie coś. Zależy co, no trochę tak. Beyoncé jest, rapuje raczej, czy nie? No bardziej śpiewa w stylu R&B, ale tam też rap też się była. Przewija. No jest, no dobra, na tej zasadzie można powiedzieć, że Quavo też nie jest raperem. Może nie. No to jest szerokie pojęcie. No jest szerokie, no. To jest trudne. Sanach. Jakie masz pierwsze wrażenia w ogóle? Dużo się kotłowało myśli w mojej głowie. Dużo? Tak. Więcej wiesz dlaczego? Niż jedna? Więcej niż... Och, jo. Więcej niż jedna. Przede wszystkim pomyślałem sobie tak. Oglądaliśmy kiedyś Freeza, pamiętasz? No. Z ekipą tam rapował. Znaczy, no nie, on nie był z ekipą. Nieważne. Z samochodami. Z ekipą samochodową. Ale z kimś tam był, z jakimiś raperami. Z mechanikami. I ja myślałem sobie tak, ona mogłaby zrobić dużo mniej i też byłoby okej. Okay. Myślałem, że gówno.
Nie. Też byłoby gówno. Nie, no. Właśnie tak. Nie. Ja uważam, że to nie jest gówno. To jest, ja też nie. Production value jest wysokie. Myślę, że to jest dobrze zrobione. Fajny ma głos. Umie śpiewać. Totalnie się nie spodziewałem, kurczę. No przyznam, że jestem zaskoczony. Jeżeli miałbym to powiedzieć w jednym zdaniu, to jest dobrze zrealizowana muzyka dla młodych chłopców. No i też wiemy z doświadczenia, że często młode dziewczyny... I starych mężczyzn. Nie, młode kobiety też to lubią. No raczej tak, raczej tak. Jest... Teraz tak z czapy trochę powiedziałem, ale... Ale no. Tak, wiem o co ci chodzi oczywiście, no nie da się tych walorów nie zauważyć. Ale wiesz, chodzi o to, że to jest po prostu muzyka od młodych dla młodych, tak? Tak, po prostu. I tyle. I tyle, dokładnie. A dla nas jest to po prostu też fajne production value, bo widzimy, że jest to zrobione na wysokim poziomie i no, wiesz, nie razi cię to. Mnie to nie razi na żadnym poziomie. Naprawdę to by mogło być o wiele gorsze i spodziewałem się, że to będzie na poziomie Freeza z ekipy, ale tutaj sorry, Freeze, co to jest? Po prostu to cię przerasta trzy poziomy. Lubię, kiedy mówisz, jesteś taka piękna, babe. Twoją byłą widywałam na backstage'ach. Kiedy pijesz jak myśli sobie też tak. Chcę dziś ciebie na wyłączny śmieć. Pod skórą dreszcze mam, nie mów nic, po prostu całuj mnie. Ulalala, cały się rozpływasz. Ulalala, czekaj jeszcze chwila. Drop. No. Mało. Spoko. Trochę zabrakło mi jakiejś takiej męskiej energii czy odwagi w tym dropie, no nie? Króciutki i taki mały, bardzo nie? Bardzo minimalistyczny. Fajnie zrealizowane, fajne zaczerpnięte tutaj były takie inspiracje z zachodu. Z K-popu nawet, ze wschodu też. Ale właśnie mi się skojarzyło z takimi może inspiracjami z zachodu, to miałem na myśli takie odważne kobiety właśnie w stylu Beyoncé i trochę te rytmy też były takie latynoskie. No totalnie, przecież to był reggaetonowy rytm. Tak. I było to ubrane w taki polski klimat. Z TikToka. No, coś w tym jest, nie? Czy ja to takie było, miałem poczucie cały czy czas. Czy to było zrobione pod TikToka, to nie wiem. Może. Nie, ale to był taki bardzo długi high production value TikTok. Taki długi taniec, nie? Długi taniec. Czy jednak interesuje się tym tańcem? Jednak się. Moda była to. Też i makijaż też. Widzisz, wszystko użyła. Wszystko się zgadza. A co ze śpiewaniem? Nie było zainteresowania śpiewania, nic. A jednak umie. Czy tam rapowania? Nie, fajnie śpiewała. Wiesz co, ja myślę, że jak na to, co mówiłem, mogła pokazać dużo mniej... I to i tak by siadło, i tak by się sprzedało, tak by było na karcie, na czasie. Zrobiła więcej niż musiała. Fajnie, to takie... wiesz co, mam gdzieś na końcu języka słowo ambitne, ale nie użyję go, bo jednak trochę się szanuję. To jednak jest pop, no. Ale to taki, wiesz, zabrakło chociażby odrobinkę więcej na jakiejś tam warstwie lirycznej, ale oczywiście, no, to jest zrobiła to, co widziała, że siądzie. Dobra produkcja, dobrze ludzie pewnie są stali za tym wszystkim. Dobry mord, dobry przekaz leci. Dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Dobrze chłopaki robią. To ja myślę, że dobrze chłopaki i dziewczyny zrobili. Przede wszystkim wartość produkcyjna to jest to, czym to się najmocniej broni, bo każda inna jest taka, powiedziałbym, już na drugim planie. Powtarzalność na przykład w tym refrenie. Wiem, coś tam, to jest taki, wiesz, posłuchasz tego raz, dwa i to się wkręca. To jest coś, co kiedyś robiła Kaja. Ale tak naprawdę tak, Kaja wraca szerokim łukiem, ale jak najbardziej. Oczywiście cały czas mówimy w kontekście tego, czym to jest i tego, czym to mogłoby być, biorąc pod uwagę cały kontekst, no bo jakby nie oceniamy kontekst tego względem. Historyczny. Kontekst historyczny trochę tak i grupę docelową, nie? Słowo fajne wiele wyraża. No, to było fajne. Jak fajeczka. Stąd się wzięło to słowo? No nie wiem. Fajne jak fajeczka? Fajne jest takie
wiesz, że jest takie i takie, nie? No takie... Ale fajne to też jest takie, że... Takie z zakrętem, takim z twistem. I też fajne jest takie niejednorodne, że ma jakieś wystające elementy, nie? Jest taka... Jak rózga Mikołaja. No, rózga Mikołaja jest fajna. Nigdy tych słów nie powiedział. Jeżeli chcecie więcej dziwnych słów, to... To się wytnie. Najlepiej jest po prostu subskrybować nasz kanał, wtedy nic was nie ominie. A jak to zrobicie, no to 3 razy w tygodniu o 18.30 czeka na was nasz nowy film. Wow, jak to zrobicie? Macie 3 okazje w tygodniu, żeby nas subskrybować. Tyle chyba od nas, nie przedłużajmy już tego. No tak, no. Fajna Julka? Fajna. Fajna Julka, Rafał mówi, że fajna, no to ja nie będę przecież oponował. Wiesz, jaka Julka, jak się nazywa? Żugaj. O, dobrze. Bo mi powiedziałeś pewną sugestię, to pamiętam. Sugestie? Mind game. Chyba cześć po prostu. To chyba cześć. Dokładnie tak. To tyle o nas i dzięki i do następnego. I pozdro. Pozdro, cześć. I niech się to trzyma, dobry przekaz leci.